Ile kosztuje samochód do driftu? Ze względu na dużą rozbieżność cen postaram się podać zakresy cen od tych bardziej topowych stosowanych w profesjonalnych samochodach do tych podstawowych stosowanych w samochodach do nauki driftu. Silnik od 100 tysięcy za nową jednostkę w topowej specyfikacji do kilku tysięcy za podstawowy silnik do driftu. Turbiny to wydatek od kilkunastu tysięcy do kilku tysięcy w zależności od wielkości turbo. Skrzynia to wydatek od kilku tysięcy złotych za używaną część aż do 50 tysięcy i więcej za sekwencyjną skrzynię kłową. Na elektronikę sterującą pojazdem musimy przewidzieć nawet 30 tysięcy. Układ napędowy, czyli dyferencjał od kilkuset złotych za standardowy dyfer aż po nawet 20 tysięcy za przygotowanie i założenie Wintersa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pozostałe komponenty, tak jak układ chłodzenia, wyposażenie wnętrza, bodykit, zawieszenie i tak dalej, do tego nie potrafimy sami tego zrobić i zlecamy to profesjonalnemu warsztatowi, musimy liczyć się z wydatkiem od 100 tysięcy do nawet ponad 500 000.